Dzień dobry, witajcie. Teraz częściej pytaliście, kiedy zacznę odświeżać topki. No to właśnie zacząłem. Zaczynam od top 5 najgorszych linii. Omówię oczywiście całe linię. I nie chodzi tutaj o może i w całej linii co jeden okręt może się wyróżnia, ale jednak reszta tu no, chodzi o całość linii, więc trochę się to nie zgrywa jak to tak. No i względem zeszłego roku ta to topka się trochę zmieniła. Na przykład w, te, w zeszłym roku na topce był Yu Yang. Przez ten rok Buffa dostał i to całkiem przyjemnego, co mnie chyba nawet z2. Buffy jest teraz całkiem przyjemny, przybyło nam nowych linii, które nieźle się wpisują w tą topkę, więc pięknie ponad rok minął od ostatniej topki najgorszych linii, więc będę to teraz jakby odświeżał. Zaczynam sobie od najgorszych, później będą najlepsze, później oczywiście przejdziemy przez okręty premium, specjalne, tylko w tym przypadku zrobię też topki okrętów niedostępnych, bo też sporo osób pytało, czy zrobię topkę takich niedostępnych, żeby w razie jakby były następne, to czy brać, czy nie brać, więc tak, trochę tego będzie, tylko że nie będę ich wypuszczał teraz tych materiałów po kolei, Jeden po drugim, żeby właśnie zanudzić swoimi topkami, tylko będą one gdzieś tam przemieszane w międzyczasie sobie to po prostu nagram i będę to gdzieś tam w czasie udostępniał. Także cóż, tyle o topu wstępu zaczynamy, według mnie top. Zaczynamy od dołu, piątką. Jest oczywiście Goliat, który pojawił się też w poprzednim zestawie. A w zasadzie to cała linia do Goliata, bo no, Hawkins, mimo tego, że już któryś tam baw z rzędu dostaje, to dalej jest średnio. Tu jest nieciekawie, trzeba się nieźle namęczyć. No i w sumie ta cała linia stoi głównie pożarami, które nie mają bardzo dużego wpływu na WR, bo pożary można naprawić. Fajnie robi się cyferki na Goliacie, nie powiem. Jak już się doczłowiemy do niego, to sama dziesiątka jest przyjemna, tylko że droga do niego jest mordercza. No i w zasadzie to co mówiłem o pożarach. Co z tego, że zrobimy sobie cyfarek, Jak w zasadzie wszystko to i tak idzie naprawić. Oczywiście to co z pożarów, a jaki tam będzie trochę mniej naprawić. No ale w każdym razie wpływ jest niewielki, bo jedyne co możemy zrobić to palić. Na siebie za dużo nie zbierzemy, bo opancerzenie no, jest ciut lepsze oczywiście od lekkich krążków, ale dalej ono nie pozwala jakoś super dużo. Przyjemna naprawka ale jednak brakuje tego. Czegoś w tej linii. Po prostu bardzo dużo osób uważa, że linia do Goliata to jest takie skopiowanie Hindena. Yy, tylko, że brytyjski i do tego jeszcze gorszy. Więc w sumie tyle, jeżeli chodzi o, o Goliata i dlatego w tym zestawieniu zajmuje i tego linia do Goliata. Pamiętajcie, że oceniamy to całą linię. Linia do Goliata zajmuje piąte miejsce. Yy, myślę, że nikogo nie zaskoczy, jak na czwartym pojawi się linia do Goldena. Pojawiła się też w poprzednim zestawieniu, ten rok temu. Tylko, że chyba na innej pozycji. Yy, w sumie cóż. Ta linia jest. No, można by powiedzieć, że okej, okay, nie? Ale dalej uważam, że czegoś tu brakuje. Przyjemno pancerzenie, Działa na dziesiące też są całkiem w porządku. Te naloty, jak już się ogarnie, tylko że to jest może słowo klucz, ogarnie, to też nie jest wcale tak źle, ale dalej uważam, że tej linii, podobnie jak, jak w linii do Goliata, brakuje czegoś. Czegoś, takiego wiecie, miał, nie? Takiego. Hmm. No cóż, no mi ta linia nie podeszła osobiście bardzo, i, i widać, że w sumie po randomach Gunen jako tako się jeszcze pojawiają, no ale wcześniej. Uff, chyba już ludzie przestali XP'dź. Johanna to już nie widziałem ze dwa miesiące. Harlema może widziałem jakoś ostatnio, znając życie, pewnie teraz nagle zaczną się pojawiać, jakie wyczytam z listy. Sam Goldenem pogrywam bardzo rzadko, ostatnio na asymetrycznych sobie nie trochę popływałem i dalej uważam, że czegoś tu brakuje. No. Brakuje i dlatego czwarte miejsce na tym zestawieniu. I w sumie ostatnia linia, która pojawiła się też w. że to podlinia, to linia do Elblinga. też zestawi, pojawiła się na tamtym zestawieniu. Pozostałe dwie, które tu wspomnę, nie pojawiły się tam na, na tamtym materiale. Cóż, ZK to gniot. Marker trzeba przecierpieć trochę mniejszy gniot. Schulz jest już całkiem przyjemny, no, a Elblink jest ok. Dlatego no, gniot trochę mniejszy gniot, to już jest całkiem przyjemnie, a tu już jest okej, okay, nie? W zasadzie przez wiele osób uważane jest, że szlucie jest lepszy od Elblinka i w sumie chyba też jestem jednym z tych osób, bo Schulz jest jakby to powiedzieć, trochę bardziej mobilny od Elblinka, no bo to jest jednak pseudo-lekki pseudo krążek, który wrzucony został w skórę w skórę DDK i ma chyba bić się głównie z lekkimi krążownikami. Oczywiście w pancerniki też tam ładnie wchodzi, nie powiem, że nie, ale jednak... Alblinga też za często nie widywać na tych dziesiątych tierach. Jest to no, dosyć charakterystyczny niszczyciel, trochę nie wpisuje się w zasadę niszczycieli. No i ja uważam jednocześnie, że on miał kilka wersji w trakcie testów. I jedna z tych wersji była o wiele lepsza niż to, co ostatecznie wypuszczono. Więc może tutaj też to mieć wpływ na ocenę tej linii. No a poza tym, no Zetka to jest, o Jezus, aż marker to jeszcze jeszcze gorzej. Ale no od Schulze jest już całkiem. Całkiem przyjemnie. Tu się trzeba trochę przecierpieć przez te niskie tiery. No okay, Gajdżik spoko, te 22, też jest fajne. VKG, tutaj jest całkiem niezła zabawa na tych torpedach śmieszkowych. Tutaj fajnie z Hydro można się pobawić na tych niskich tierach. No a tutaj się zaczyna, tutaj się zaczyna trochę średnia, trochę średnia zabawa. No cóż, myślę, że drugie miejsce, i to się nikt nie zadziwi, zajmuje linia do Jodo, które. Weszło całkiem niedawno, Agano jest, no, bez komentarza, Gokazę, no, Mono jest już ciut lepiej, Shiman to w sumie według mnie jeden z najlepszych, może nie tak, nie najlepszych, ale najprzyjemniejszych krążków w tej, liści, tej liście, Jodo jest patologią, znaczy może nie patologią, to jest za mocne stwierdzenie, ale jest zły. O, jest zły i zaraz wieszcie dlaczego. Takashi w sumie to jest troszkę lepsze, lepsze Shimanto i w zasadzie tam tak naprawdę różnic jest niewiele i według mnie powinno być trochę większe. Dlatego Shimanto jest lepsze według mnie, bo ono już ma powiedzmy zrównane mniej więcej jego możliwości względem reszty. Omono, no tutaj kręcimy wierzami okropnie długo, na no, Omono już jest ciut lepiej, chociaż też nie najlepiej. Na Shimant jest już przyjemnie, Takashi po prostu gra się takim większym Shimanto, ale według mnie za mało, za mało polepszonym. No i jodo. Och, jodo. Prawda jest taka, że tym krążownikom, a zwłaszcza Jodo brakuje niewiele, żeby było o wiele przyjemniejsze. Bo mamy, mamy torpedy i to dużo i fajne, ale mają okropnie długiego spota. Jakby je poprawić im tego spota trochę może prędkość. Yy, gdyby poprawiono trochę DPM tej artylerii. Yy... Nie tak, skupić się albo na torpedach, albo na artylerii. Podobnie tak jak jest w, w azjatyckich krążownikach, tam gramy torpedowo, a działa są tak o, dodatkowo. Tak tutaj warto byłoby się skupić trochę bardziej na działach, ażeby torpedy były dodatkowo. A tak zrobiono w sumie nic. Mamy i to, i to, i trochę tamtego, i tego, i w zasadzie mimo tego, że mamy sporo możliwości, to tak naprawdę żadna z tych możliwości nie jest zbyt mocna. O, to myślę, że się wydaje dobre określenie i co, no i, no i wiecie co, nie będę mówił brzydko, dlatego też znajduję się na drugim miejscu w tym zestawieniu. Jodo, okręt, który niewiele brakuje, Otrzymanty już się to całkiem przyjemnie XP, ale no tutaj jest, jest źle, znikamy w momencie, w sumie od też możemy zniknąć w momencie, na no, Jodo też mi się zdarzyło zniknąć w momencie. Gdzieś tam, oczywiście, tak klasyczne, pojawią się znikam, no ale wiadomo, to lekki krążownik, więc, jakby trzeba się z tym liczyć. Tylko, że to jest wielki lekki krążownik, wiadomo, to kawał no, okrętu. No i przechodzimy do top 1. Gdzie top 1? Gdzie top 1? Cyk Regolo! Myślę, że niewiele osób jest zdziwionych. Tak jest linia do Regolo: jedna z najmniej popularnych linii, o ile nie najmniej popularna, chyba tak się to mówi. Niestniciele które y, chcą dobrze, ale średnio im to wychodzi. W zasadzie, no no cóż, to jest linia, która ma potencjał, tylko też potrzebowałaby paru lekkich zmian. Bo, y, jakby to była linia, która się wpisuje pięknie w Paolo Emilio, y, które ma fajne, krótkie, mocne torpedy. Bo tutaj są daleki, ale no, biedne te torpedy. No, mamy mocne działa, wiadomo. Potężny kaliber, sapy, potrafią zadać niszycielom sporo uszkodzenia, tylko że jednocześnie same się bardzo daleko świecą. Mają oczywiście dym kroczący do ewentualnego uciekania. Tylko że jednocześnie jest on ogromny, jest wielki i wcale nie tak trudno go trafić. I jak się tylko pojawiamy, to jesteśmy od razu fokusowani. Bo łatwo nas skasować. A jak wiadomo, Eks się robi najlepiej, kasując niszczyciele. No, wcześniej też nie jest ciekawiej, jakoś tak dużo osób narzeka na Adriatico, a mi się grało nim chyba najprzyjemniej w tej linii. W sumie 8 było jako tako, ale regolo, no, naprawdę próbowałem wielokrotnie na no, różne sposoby i dalej nie potrafię rozczytać tej linii. Jakby, no, nie jestem z niej zadowolony, o może to jest najlepsze, najlepsze podsumowanie. Nie, nie, gra, na, gra na nich nie jest zbyt satysfakcjonująca, o może tak, wiadomo fajnie jak trafimy na jakiś niszczyciel, w który wjedziemy dosyć konkretnie y, i jest przyjemnie, ale potem musimy gonić ten niszczyciel y, albo ewentualnie gonić okręty przeciwnika. I wtedy, jak je gonimy, to w zasadzie kończy się nam bitwa. Bo jak je dogonimy, zaświecimy się, to zaraz w fokusa. I do widzenia. Bardzo słabo wpisują się w obecną metę, yy, i to jest chyba dlatego, że znajdują się na pierwszym miejscu. Względu, jak wiecie, jak obecnie oglądałem gry, głównie na tych wyższych tierach, a nie wiadomo, oszukujemy się, głównie o to chodzi w tych grobieniu linii. To według mnie bez sensu jest robienie, zwłaszcza jeżeli ktoś popełni tak głupi błąd i robi ją jako pierwszą linię. To jeżeli jesteś gdzieś w środku, odradzam znajdź sobie coś innego. Zaraz niedługo będzie materiał o tym, które linie najlepiej robić, co są, są najlepsze w 2023 roku i tam sobie zerknij. I ogólnie naprawdę bardzo mocno odradzam według mnie Regolo. Szczególnie cała ta linia, no, przydałyby się zmiany. Mam nadzieję, że może w końcu. Zresztą widać, że tam coś grzebią, bo blogu się raz na jakiś czas pojawia jakiś tam bawik. Dobrze nie kombinują, Jak jestem jak najbardziej za. Bo koncepcja, koncepcja sama w sobie może i nie jest aż tak zła. Wolałbym, co prawda, koncepcję Paolo Emrio, Paolo ale jeszcze czegoś brakuje. Właśnie cały czas jest gdzieś tam to, ale wisi w powietrzu, że tak powiem. No i tak się prezentuje topka. Top 5 linii najgorszych w tym roku, według mnie osobiście. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza topka. Jest jakaś linia, którą... Na pewno jest jakaś linia, którą zrobiliście i żałujecie, i nie gracie. Albo jak gracie, to łzy wam lecą ciurkami. I, i... i... po prostu aż wstyd, że zrobiliście tę linię. Dajcie znać w komentarzach, jak zawsze chętnie poczytam. Bardzo serdecznie zapraszam. I dzięki wielkie za obejrzenie. Zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, hej, do następnego.